będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam bardzo serdecznie was, siostry i bracia, o tej porze tutaj, później 20 w kościele pod wezwaniem świętego Józefa, oblubieńca Świętej Marii Panny, w naszym sanktuarium decyzjalnym właśnie świętego Józefa i wszystkich, którzy tworzą wspólnotę rekolekcyjną dzięki transmisji przez dobre media, więc wszystkich ogarniam pozdrowieniem tutaj w tym miejscu w świątyni i wszystkich, którzy korzystają z tej transmisji. Zapraszam na chwilę do tego, byśmy powierzyli ten czas słuchania, ten czas wyciszenia rekolekcyjnego w wstawiennictwu Matki Najświętszej, małżonki świętego Józefa, by ona była też panią i razem z Józefem, małżonkiem, nas tutaj wspomagali w tym zasłuchaniu i by to głoszenie słowa przynosiło też dobre owoce. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, pod Twoją obronę uciekamy się, święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panna chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. Maryjo, Matko pięknej miłości, święty Józefie, w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Dziękuję, że żeście przyszli, siostry i bracia, też do tej świątyni. To mamy też taki kontakt w realu. A dla wszystkich chciałbym jakoś tak jeszcze na wstępie przedstawić tę tematykę, bo tak zaznaczyłem tylko rano dzisiaj na mszy świętej, że mamy tych 6 kateches, ale jakoś tak już się będę przedstawiał, żeby może zainteresować. Dzisiaj rano w czasie mszy świętej było rozważanie święty Józef milczący. Teraz będziemy mieli święty Józef człowiek modlitwy. Jutro podczas mszy świętej o 11:00 święty Józef objawia miłość Boga Ojca, a wieczorem o 20:00 jutro święty Józef prawdziwy mężczyzna i wierny mąż i na zakończenie w środę o 11:00 podczas mszy świętej święty Józef odpowiedzialny ojciec, a wieczorem święty Józef obrońca dziewictwa i małżeństwa. To tak dlatego, żeby to zaprezentować. Święty Józef, człowiek modlitwy. Żyd traktuje modlitwę jako sposób życia. To nie jest jakaś technika, to nie jest wykonanie pewnej czynności, ale modlitwa dla Żyda jest sposobem życia. Jego dni odmierzał rytm modlitwy rano, w południe i wieczorem. I będę sięgał troszkę, żeby też zachęcić do sięgania do Słowa Bożego. To pięknie o tym mówi Psalm 55, wersety od 17 do 19. A ja wołam do Boga i Pan mnie ocali. Wieczorem, rano i w południe narzekam i jęczę, a głosu mego On wysłucha. Ześle pokój, uratuje moje życie. I powtarza się to w księdze Daniela w 6 rozdziale, werset 11. Gdy Daniel dowiedział się, że spisano dokument, poszedł do swego domu. Miał on w swoim górnym pokoju okna skierowane ku Jerozolimie. 3 razy dziennie padał na kolana, modląc się i uwielbiając Boga tak samo, jak to czynił przedtem. Izraelita żywił przekonanie, że Boga trzeba wielbić za wszystko, do tego stopnia, że nauczyciele ułożyli formuły błogosławieństw na prawie wszystkie okoliczności życiowe i na różne chwile dnia. Można by było sięgać do tych błogosławieństw, zachęcam, na pewno znajdziemy. A do obowiązków ojca należało przekazywanie dzieciom
od najmłodszych lat wyznania wiary. I przywiązując filakterie, czyli takie pudełeczka, które zawierały krótkie fragmenty prawa, tory, do ramienia i do czoła, ojciec dawał synowi przykład całkowitego podporządkowania się we wszystkim woli Boga. Już teraz może do powtórzonego prawa księgi sięgnijmy jeszcze. To jest nam przypomniane, że słowa, które ci dziś przekazuję, właśnie wpoisz swoim dzieciom. I to jest ten 6 rozdział. Nie pozostaną w twym sercu te słowa, które ja ci dziś nakazuję. Wpoisz je twoim synom. Będziesz o nich mówił, przebywając w domu, w czasie podróży, kładąc się spać i wstając ze snu. Przywiążesz je do twojej ręki jako znak. Niech one ci będą ozdobą przed oczami. Wypisz je na odrzwiach swojego domu i na twoich bramach. No właśnie, słowa, które ci dziś przekazuję, wpoisz je dzieciom. To było zadanie ojca. I takim nauczycielem i wzorem najbliżej stojącym Pana Jezusa jest właśnie święty Józef, przybrany ojciec Jezusa i oblubieniec jego matki. Możemy nawet bez przesady powiedzieć, że święty Józef jako przybrany ojciec i głowa rodziny przewodniczył i kierował modlitwą Jezusa i Maryi, a oni no, poddawali się w pokorze temu kierownictwu. I pod okiem Józefa Pan Jezus, Bóg, człowiek, rozwijał się w łasce, o czym przypomniał też ewangelista Łukasz, że rozwijał się Pan Jezus w łasce, a więc i w modlitwie. Choć trzeba powiedzieć, że wartość modlitwy boskiej nieskończenie przewyższała wartość modlitwy Józefa. Pan Jezus chce, byśmy sposób naśladowania Jego w modlitwie brali od świętego Józefa, który nawet kierując modlitwą Jezusa i Maryi, wpatrzony był więcej w modlitwę Jezusa, przybranego swego Syna, w Jego osobę boską i w Jego matkę, aniżeli w swoją modlitwę. Stąd modlitwa Józefa była najściślej zjednoczona z modlitwą boską. Prawdę tę stwierdza święta Teresa od Jezusa, mówiąc, że święty Józef był dla niej nauczycielem i wzorem modlitwy. Pod jego bowiem kierownictwem czyniła w modlitwie ogromne wzloty. Twierdzi ona, że najprędzej i najłatwiej trafia do Boga ten, kto się trzyma klamki jego przyjaciół, przyjaciół Boga. Ten, kto się trzyma jego klamki. I najbliższym zaś przyjacielem Boga jest bez wątpienia przybrany ojciec Syna Bożego, święty Józef. I można powiedzieć, że święty Józef zna najlepiej obyczaje, jakie panują na dworze tego wielkiego króla i tych, którzy trzymają się jego klamki. Najlepiej pouczy nas, jak przebywać z Bogiem i jak z Bogiem rozmawiać. A zatem wielcy i mali wyznawcy Chrystusa wierni w kościele, kapłani, zakonnicy, uczmy się od świętego Józefa modlitwy, takiego miłosnego towarzystwa i obcowania z Bogiem. Niech pod przewodnictwem świętego Józefa płynie do Boga jedna wspólna modlitwa też rodziny chrześcijańskiej. Tak bardzo nam dzisiaj potrzebna to zjednoczenie na modlitwie i niech święty Józef nam w tym pomaga i uczy nas tego zjednoczenia, abyśmy też przez jego orędownictwo zanosili to błaganie w jedności serc, szczególnie o jedność bratnią w Kościele Jezusa Chrystusa, abyśmy trwali w jedności jako siostry i bracia w wierze, by diabeł nas nie poróżnił, by nas nie rozbił i nie uprzedzał do siebie wzajemnie. Więc tak dzisiaj tego mocarza trzeba prosić, by nas uczył takiego trwania
na modlitwie przebywania z Bogiem, ale właśnie w jedności serc i żeby w tym jednym kierunku płynęła ta modlitwa o taką jedność też całego Kościoła Chrystusowego. Siostry i bracia, naszym ostatnim oparciem nie jest nasze konto bankowe, mimo że możemy tutaj pokładać ufność, albo wybudowany z trudem dom, ale tym ostatecznym oparciem jest Bóg Ojciec, który nigdy nie pozostawia nas samotnymi. Pod warunkiem jednak, że człowiek w modlitwie podejmie wyciągniętą ku niemu dłoń. Dłoń Bóg wyciąga nieustannie. On jest inicjatorem spotkania z nami. Ma zawsze dla nas czas. On zaprasza, on jest pierwszy i oczekuje od nas tylko tej odpowiedzi. A więc kto się modli, nie może już powiedzieć: nie mam nikogo. Jak się modlę, to jestem szczęśliwy, bo modlitwa jest spotkanie z osobą. To jest moje ja z Bożym, z Bogiem, który jest ty. To jest osoba z osobą. A więc ten, kto się modli, nie może powiedzieć: nie mam nikogo, ponieważ to Pan Bóg jest, można powiedzieć tak, dokładnie partnerem człowieka, taką dokładniej wiekuistą skałą. Jak psalmista mówi: złóżcie nadzieję w Panu na zawsze, bo Pan jest wiekuistą skałą. I właśnie w modlitwie nie chodzi przede wszystkim o to, aby zaprzęgnąć Boga do wozu swoich marzeń, aby Go uczynić takim swoim sługą. Nie o to chodzi, aby zmieniać sytuację. Nieraz chcemy jakbyś wszystko odwrócić i tutaj tej siły Bożej potrzebujemy, ale w modlitwie bardziej chodzi o to, abym ja się zmieniał przez to spotkanie. Abym był silniejszy i sprostał sytuacjom, które często wydają się bez wyjścia. Ta pandemia nam też pokazuje, jak nieraz jesteśmy bezradni, bezsilni, jak wielu ludzi cierpi, bo są w sytuacji bez wyjścia, przytłoczeni i modlą się i mówią i nic się nie zmienia. Ale właśnie o to chodzi, żeby w tej modlitwie, żebym ja się zmienił i żebym stał się silniejszy i sprostał sytuacjom, które często właśnie wydają się po ludzku bez wyjścia. W modlitwie człowiek bardziej powierza się Bogu niż tylko poddaje. Dokładnie zdaje się na Niego. I tutaj ten kierunek. Ja, modlitwa, jak jestem na modlitwie, to jest to moje osobowe spotkanie, wejście w relacje z Bogiem, ale to jest wyznanie też wiary. Wierzę w Boga, bo to z Nim się spotykam. To nie jest jakieś rzucanie w przestrzeń słów, tylko konkretne spotkanie. Ale jeszcze ważniejsze w tym wszystkim jest: wierzę Bogu, ufam Bogu. Właśnie Jemu się powierzam, na Niego się zdaje. Trochę może sytuacja taka prosta, zwykła, w bloku w nocy płonie mieszkanie pewnej rodziny i obudzeni w panice wybiegają, zabierają to, co jest najcenniejsze. Rodzice są zatroskani, żeby jakoś ogarnąć dzieci i w tej panice wybiegają, stają przed tym blokiem swoim, patrzą na to płonące mieszkanie, a w pewnym momencie zauważyli, że nie ma tego najmłodszego synka 5-letniego, który stanął w tej desperacji swojej w płonącym mieszkaniu w oknie i prosi o pomoc, krzyczy, żeby go ratować. Ojciec, serce mu zadrżało, ale wie, że już nie może wrócić, nie da rady się przebić przez płomienie, więc do tego synka w oknie krzyczy: synku, skacz. Ale synek odpowiada: tatusiu, ale ja się boję. Synku, skacz, nie bój się. Tatusiu, ale ja się boję, bo się, że się zabiję.
nie bój się, synku, skacz, ja tu jestem. Tatusiu, ale ja ciebie nie widzę. I ojciec w tym momencie mówi, nie bój się, skacz, bo ja ciebie widzę. Bo ja ciebie widzę. No właśnie, czasami mamy to doświadczenie, się powierzyć, zdać się na Pana Boga, ale, no, ale jakoś go nie widzę. I jakaś jest bariera gdzieś. No właśnie, bo to przejście jest z tego wierzę, że Bóg jest jeszcze w to, żeby Jemu zaufać. Że wierzę Jemu, Bogu. Bo modlitwa nie jest potrzebna Panu Bogu, tylko człowiekowi. Nasze hymny pochwalne niczego Tobie nie dodają, ale się przyczyniają do naszego zbawienia. Tak modli się kapłan jedną z prefacji. Nasze hymny pochwalne, nawet najwspanialej wypowiedziane, niczego Tobie, Boże, można by powiedzieć, nie dodają, ale się przyczyniają do naszego zbawienia. I zasadniczo o to chodzi w modlitwie, chodzi o nasze zbawienie. Życzymy sobie w codzienności, przy różnych okazjach zdrowia. Nieraz niektórzy podkreślają mocno zdrowia, jeszcze raz zdrowia, bo zdrowie jest najważniejsze. Okazuje się, że zdrowie nie jest najważniejsze. Najważniejsze jest zbawienie. Siostry i bracia, takie fragmenty chciałem przytoczyć, które się znajdują na też katolickich portalach. Zmów tę modlitwę, a zobaczysz, co się wydarzy. Właśnie przeczytałem na jednym z katolickich portali. Zmów tę modlitwę, zachęcało ono mnie, a zobaczysz, co się wydarzy. Zmówiłem. Nic się nie wydarzyło. Źle się modliłem może. Niewłaściwie może zrozumiałem tytuł. Inne. Najbardziej skuteczna modlitwa. Odmów tę litanię, a zobaczysz. I dalej tam wyjaśnienie. Ta modlitwa czyni cuda. Podobne tytuły właśnie spotykam na chrześcijańskich portalach. Można powiedzieć, że lekko mnie to irytuje. Zdaję sobie sprawę, że te takie zachęty dostarczają klikalności i może napędzają lawinę komentarzy. Ale właśnie iluż zdesperowanych, przyciśniętych przez życie do ściany, zmagających się z pytaniem złośliwy, niezłośliwy i oczekujących na lekarskie diagnozy ludzi będzie szukało w internecie takich kół ratunkowych. I oczywiście nie podważam mocy modlitwy. Pan Jezus uzdrawia. Do Niego przychodzą ludzie, jak znamy z fragmentów z Ewangelii. Pan Jezus nawet mówi, idź, twoja wiara cię uzdrowiła. No właśnie, bo tam, gdzie jest wiara, tam są cuda. Nieraz słyszymy takie sformułowania, nie ma cudów. No nie ma cudów tam, gdzie nie ma wiary. Ale oczywiście nie podważam tutaj tej mocy modlitwy. Ale mogą, i może sobie pytanie zadaję, dlaczego mogą drażnić takie tytuły, może mnie, nie, może was nie, takie podobne nagłówki, które tu przeczytałem. Bo one odwracają uwagę od istoty modlitwy, wynikają z niezwykle popularnej, przepraszam za sformułowanie, teologii bankomatu, wedle której po wstukaniu pobożnego pinu i potwierdzenia zielonym przyciskiem otrzymamy to, co zamówiliśmy. To zachwalanie skutecznej modlitwy jest traktowaniem jej jako takiego antidotum, recepty, wytrychu do załatwienia własnych interesów. Przepraszam bardzo, a gdzie tu przestrzeń na relacje z tym, który zdobywa się na zdumiewającą propozycję? Wstań i wiedź ze mną spór, ja cię usprawiedliwię. Gdzie miejsce na bliskie spotkanie z żywym,
osobowym, spragnionym relacji Bogiem, który schodzi do poziomu prochu. Prochem jesteś i w proch się obrócisz. Pamiętamy ze Środy Popielcowej. No właśnie do tego prochu, który się w proch obróci, schodzi Bóg i proponuje: przerzuć swe troski na mnie. I stęskniony woła: miłości pragnę, nie krwawej ofiary. Więc modlić się nie oznacza jedynie rozmawiać z Bogiem, choć definiujemy tak modlitwę, rozmowa z Bogiem, dialog z Bogiem. Modlić się oznacza ostatecznie pozwolić Bogu na ciebie patrzeć. Pozwolić Bogu na siebie patrzeć. To Carlo Caretto tak sformułował, że w tej modlitwie pozwolić też Bogu na siebie popatrzeć, by dać tę możliwość, żeby Bóg na mnie popatrzył, a ja się bym tym uradował. I to, cośmy się rano podkreślali, że wtedy nie muszę nic mówić. Bóg nie potrzebuje naszych pięknych, dobranych słów, jak mówimy: Panie, Panie. Potrzebuje tylko naszego czasu, a wraz z czasem nas samych, naszej obecności, bo Bóg zawsze ma dla nas czas. To tak jak wyznaczamy te rekolekcje, też mszę świętą ksiądz kanonik Władysław wyznacza, nie? Pytał Pana Boga, czy mu pasuje Panu Jezusowi przyjść o 11 na przykład. Nie, Pan Bóg ma dla nas czas. Ale słyszymy nieraz, ktoś się usprawiedliwia: nie mam czasu na modlitwę, to tyle spraw na głowie, to jest tyle, tak jestem zaabsorbowany różnymi rzeczami, nie mam czasu. I w tym momencie tak się zastanawiam, bo ja też jakiś tam rytm z życia mam czy tu jest rzeczywiście problem czasu? Bo popatrzmy na osoby zakochane w sobie. Jak siedzą, rozmawiają, są zauroczone sobą, zachwycone, bardzo dobrze im być ze sobą, rozstają się, już do siebie dzwonią, już by chcieli znowu być ze sobą. I kiedy dzwonią do siebie, chcą się spotkać, to co się okazuje? Już się tak układa, żeby się spotkać, bo ma się czas zawsze dla kogoś, kogo się kocha. A więc to nie jest problem czasu, tylko teraz można powiedzieć problem miłości. I problem, jaki obraz Pana Boga mamy. Czy to jest Bóg, który jest miłością i czy odkryliśmy, że jesteśmy przez Niego umiłowani i moje trwanie na modlitwie to jest też odpowiedź na Jego miłość. I wtedy mam czas dla kogoś, kogo kocham. I w tym czasie ja jestem. Bo właśnie tego Pan Bóg od nas oczekuje. Siostry i bracia, modlitwa nie jest techniką, lecz relacją. Pobożność polega na tym, że mam relacje ze swoimi przekonaniami religijnymi. I to nieraz tak mówimy, ktoś jest pobożny, bo ma takie przekonania religijne. Przepraszam za ten niuans, który chcę wyjaśnić. A duchowość to relacja z tym, który daje mi Ducha Świętego. To jest relacja z Bogiem, Ojcem w Duchu Świętym. To jest relacja, która jest, no właśnie, wejściem w taki konkretny kontakt. Duchowość to będzie ta relacja, to budowanie więzi. My z natury jesteśmy zdolni do budowania więzi, do relacji. Mówimy, jesteśmy responsoryjni, czyli jesteśmy w stanie, tak jak w psalmie, jesteśmy zaproszeni, żeby dać odpowiedź Bogu. I modlitwa to jest czas też dawania odpowiedzi Bogu, że chcę budować z Nim więzi. Jestem do tego zdolny. Jednoczyć się coraz mocniej z Panem Jezusem to kwintesencja modlitwy. Modlitwa nie jest więc, tak jak mówiłem, techniką, ale relacją, przebywaniem z Bogiem. To trwanie w Jego obecności, pozwolenie, by On mnie przenikał. Stanięcie w prawdzie, też w tym spotkaniu, ze świadomością, że jestem kochany, umiłowany do końca, bezinteresownie, ale również
ze świadomością tego, że jestem grzesznikiem, że mam zginąć swoje kolana przed Bogiem, że jestem od Niego zależny. Można powiedzieć tak troszeczkę prosto, że On jest ode mnie kimś większym. By uniknąć bolesnego rozczarowania, nie oczekujmy obiecywanych przez internetowe portale natychmiastowych efektów. Trwajmy przy Bogu, nawet jeśli jedynym owocem naszej modlitwy, jaki dostrzegamy, jest figa z makiem. Pamiętajmy przy tym, że, tak jak mówi list do Hebrajczyków, dziedzicami obietnic stajemy się przez wiarę i cierpliwość. Dziedzicami obietnic stajemy się przez wiarę i cierpliwość. Proście, a otrzymacie. Szukajcie, a znajdziecie. Kołaczcie, a wam otworzą. I rzeczywiście mamy iść w tym kierunku, ale mówię, ta figa z makiem to oczywiście przenośnia pewna, żeby tutaj mnie dobrze zrozumieć, że my jakoś narzucamy Panu Bogu, że tak wszystko ma zrobić, jak my chcemy i to dać, co chcemy, a On daje i w inny sposób, niż tego się spodziewamy, inaczej niż to, żeśmy sobie wyobrazili. Ale najważniejsze, żeby trwać przed Nim właśnie przez wiarę i cierpliwość. I tu może taka sytuacja pewnego cyrkowca, który po wielu latach pracy w cyrku jako kuglarz odkrył powołanie w sobie i przyjechał do klasztoru, takiego dosyć surowego. Przedstawiono mu regulamin, przeszedł te wstępne wszystkie rozmowy i w tym klasztorze no, przestrzegał regulaminu, bo zasada zakonna jest taka: zachowaj regulamin, regulamin ciebie zachowa. I w tym trochę tak jako kuglarz w tych ramach jakoś się też nie za bardzo czuł, zwłaszcza kiedy no, były pewne narzucone modlitwy, pewien styl tej modlitwy, więc pewnego razu tak go poniosło, że wcześniej rano no, w dużych klasztorach, w tych kościołach, to były tak zwane boczne ołtarze, stanął przed, w tym bocznym ołtarzu przed krzyżem tam powieszonym i tak chce własną modlitwę poprowadzić. I w pewnym momencie zrobił fikołka i mówi: to dla Ciebie, Panie Jezu. Szpagat, to dla Ciebie, Panie Jezu. Salto, to dla Ciebie, Panie Jezu. I już spocony cały od tej modlitwy, bo właśnie tak się zaangażował w tę modlitwę i w pewnym momencie zauważył, że obserwuje go zacny, świątobliwy zakonnik. I w tym momencie ten kuglarz się wystraszył. O, mówi, teraz będzie ostra reprymenda, że naruszył regulamin i jeszcze w ten sposób się modlił. A ten świątobliwy zakonnik tak podszedł bliżej i mówi: bracie, ja w życiu takiej pięknej modlitwy nie widziałem, bo Ty dałeś Panu Jezusowi wszystko to, co masz najlepsze. Dałeś samego siebie. Dałaś się dać samego siebie, tak stanąć tak, jakim jestem. Dać to, co najlepsze, w sensie, no co możemy dać? Dać to, cośmy otrzymali, a więc dać siebie jako to umiłowane dziecko. I siostry i bracia, podpisuję się pod słowami benedyktynki, siostry Małgorzaty Borkowskiej, która w swojej książce pod tytułem Ryk Oślicy, wydanej w 2018 roku, zanotowała. Proszę, posłuchajcie, bo ja się pod tym podpisuję. Jestem ciekawy, jak wy na to patrzycie. A Bóg milczy latami, a Boga nie widać. Pustka. Bożki stoją w słońcu i zachwalają swoją dotykalność. To straszne, straszne. Tak bardzo chcieć się modlić i tak nie umieć. Można załamać się i odejść do rzeczy bardziej odczuwalnych, postrzegalnych, uchwytnych, policzalnych. A można Bogu powiedzieć: wybieram Ciebie raczej niż radość z Ciebie nieogarniony. Bo przecież to nie Bóg istnieje dla nas, ale my dla Niego. I modlitwa, podczas której sprawdzamy ciągle, czy się modlimy, jest tylko psią zabawą w kręcenie się za własnym ogonem. Postrzegamy tylko siebie. Milczeć.
nie mierzyć, nie sprawdzać i nie liczyć, zaufać, wielbić. Właśnie chciałam Cię przeżyć, a to nie trzeba przeżyć, tylko uwielbić. Pytano mnie czasem, co czuje człowiek wierzący. Nic nie czuje, po prostu służy. Tapla się w tej swojej bezradności, klęska za klęską, zwątpienie za zwątpieniem, łaska za łaską. Bardzo źle. Dobrze. Wszystko się łamie? Dobrze. Ty trwasz. Wystarcza. Służba? Przecież nam powiedziano, że jesteśmy słudzy nieużyteczni. To co najwyżej spełniają swój obowiązek, nic więcej. Chciałam Cię wielbić i to jeszcze za mało. Trzeba Cię przyjąć. Przyjąć. Zaufać. Pokochać milczenie Boga. Wszyscy bracia, doświadczenia mistyków potwierdzają, że nieprzyjaciel, diabeł, podsyca w człowieku poczucie zniechęcenia do modlitwy. Jednym sugerując, że to strata czasu, a innych dręcząc podpowiedziami, że modlitwa jest tylko dla godnych, można powiedzieć świętych, ładnie ułożonych życiowo, że człowiek musi być jakoby w odpowiednim stanie. To są te podszepty, a ty jesteś oczywiście w stanie niewłaściwym. Jak śmiesz w ogóle stawać przed Bogiem? I takie kłamliwe teorie stanowczo ucina w dzienniczku święta siostra Faustyna. Proszę jeszcze się wsłuchać chwilę. W jakimkolwiek dusza jest w stanie, powinna się modlić. Musi się modlić dusza czysta i piękna, bo inaczej utraciłaby swą piękność. Modlić się musi dusza dążąca do tej czystości, bo inaczej nie doszłaby do niej. Modlić się musi dusza dopiero co nawrócona, bo inaczej upadłaby z powrotem. Modlić się musi dusza grzeszna, pogrążona w grzechach, aby mogła powstać. I nie ma duszy, która by nie była obowiązana do modlitwy, bo wszelka łaska spływa przez modlitwę. Numer 146 z dzienniczka. Siostry i bracia, kto wreszcie nie potrafi się modlić, ten niech spróbuje tak zwyczajnie siąść w ciszy, złożyć ręce albo i nie i powtarzać w myśli tych kilka słów. Panie, tak to właśnie jest ze mną, tak to wyglądam, taki jestem. Proszę, pomóż mi, bym trwał przed Tobą. Bo modlitwa jest przede wszystkim głosem serca. Lepiej, no właśnie, lepiej, abym miał podczas modlitwy serce bez słów, niż słowa bez serca. Lepiej mieć właśnie to serce otwarte, spragnione więzi z Bogiem bez słów, niż rzeczywiście mieć mnóstwo słów w ustach, ale bez serca. Serce ma modlić się wraz z ustami, a wszystko winno być wypełnione miłością. I kończąc, przypominam w naszej wspólnocie opis sceny przemienienia Pańskiego, który kończy się w ten sposób. I nikogo już nie widzieli przy sobie, tylko samego Jezusa. Widzieć jedynie Jezusa. Można by powiedzieć, to kwint, esencja modlitwy. I niech święty Józef uczy nas tej modlitwy serca, modlitwy ufnej, ale niech uczy nas budowania więzi z Bogiem, który jest wszechmogący, który nas do końca umiłował. Ale też wiemy, tutaj też jest księga wystawiana intencji,
i wiemy, ja znalazłem też kilka ksiąg cudów za wstawiennictwem świętego Józefa, a więc nie tylko uczy nas modlitwy, ale święty Józef też jest orędownikiem, można powiedzieć, niezawodnym w różnych sprawach, w szerokim spektrum intencji, które możemy mu podawać. Niektórzy mają taką zasadę, że kładą pod figurę kartkę napisaną z intencją i to jest jakiś taki gest zewnętrzny, oczywiście to nie magia, ale powierzenie się takie ufne wstawiennictwu świętego Józefa i mogłoby wiele świadectw tutaj być odczytanych z tych ksiąg, które, no właśnie te cuda, które są dokonane przez wstawiennictwo świętego Józefa, więc nie tylko uczymy się od świętego Józefa modlitwy tej ufnej, ale równocześnie zapraszamy go, aby był tym orędownikiem niezawodnym w tych różnych sprawach, które przeżywamy, by przez jego wstawiennictwo z wiarą o to prosić. A teraz zapraszam na zakończenie, byśmy też złożyli ten akt zawierzenia, który tutaj zawsze jest odmawiany przez wstawiennictwo świętego Józefa. Powstańmy. Święty Józefie, patronie Kościoła Świętego, zawierzamy Ci cały Kościół koszalińsko-kołobrzeski, duchowieństwo, osoby życia konsekrowanego i nasze seminarium duchowne, nasze miasto Słupsk i jego okolice, całą parafię, ofiarodawców i pielgrzymów modlących się z nami. W Tobie szukamy opieki i sił, by wytrwać przy Bogu. Oddajemy pod Twoją opiekę dzieci, młodzież, małżeństwa, rodziny, ludzi bezrobotnych, bezdomnych, chorych i cierpiących. Upraszaj nam wzajemną miłość i pokój. Wspieraj w codziennych troskach i kłopotach. Prosimy Cię, święty Józefie, spraw, abyśmy wpatrując się w świętość Twojego życia, umieli rozeznać i wypełniać wolę Bożą. Święty Józefie, patronie naszej diecezji, módl się za nami. Pan z wami. Niech imię Pańskie będzie błogosławione. Wspomożenie nasze w imieniu Pana. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Błogosławmy Panu. Jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję wam, siostry i bracia zgromadzonym tutaj w świątyni i wszystkim, którzy trwali na tej naszej nauce rekolekcyjnej przez transmisję, przez dobre media. Życzę Boże, błogosławionych pięknych przeżyć jeszcze na ten wieczór.